Siema, jestem Jarek. Dzisiaj odcinek będzie z odpowietrzania hamulca w Raptorze. Nie zapomnijcie dać suba, lajka i koma. Oczywiście suba z dzwoneczkiem. Co to jest? No to ten, ryba. Ryba? Jarek, chodź na chwilę. A jaka to jest ryba? Nieżywa. Jest ekipa, nieżywą rybę mi dałeś? Nawet. Siema. Nawet długo nie jeździliśmy. Już taki odcinek od buta. No widzisz? I co, fajnie było? No. Mi tam się podobało. Tomek, będziesz mi ten hamulec napompowywał. Mi się najbardziej na myjni podobało. To co ci się podobało na myjni? Kurde! Kto lepszy? No to już zero mam? Skasowaliście mi ten? Nie. Co zrobiłeś? Co? Bo ty źle robisz, bo się wrzuca złotówkę dwa, poczekaj. Dajesz pianę i ona musi ci trochę spłynąć. A jak ty wpierdolisz pieniądze, od razu to ci leci. Ale to nie jest moja piątka, to mi wydał resztę? A ile wrzuciłeś? Sześć, po dwójce. No to złotówkę sobie wziął. Aha. Stałeś i wciskałeś te przyciski i nie wiedziałeś, o co chodzi. No to co? A to co, mi się pieniądze skończyły? Inflacja, kolego. Inflacja. 6 zł minuta. No inflacja, zeżarło mi 8 zł i wypluło 5. Tomek, weź ponaciskaj i mocno trzymaj. Tak się jeździ enduro. No patrz, dotknij ręki. No, całe mokre. Słaby jest, nie? I trzymaj, jak już, to już nie cofaj. Ty, ale on faktycznie lipny jest. Kurde, nie mogę ruszyć. Załóż ten okrągły dla bezpieczeństwa. O. No, teraz pompuj. Siad czy? Siad. Siad całkiem. No to pompuj i trzymaj. I trzymaj. No. No teraz. Pompuj. Lepiej? Tylko, że tu już płynu w oczku prawie nie ma. O. Będzie powietrze. Nie, teraz mi wpada w ogóle, płynu nie ma, no. Dobrze, płynu. Bardzo mało. On będzie zaciągał powietrze. No dobra, to idę dolać płynu. Dobra, teraz na błyszczanie jeszcze. Walniemy dziada. A co, niech się świeci. Osiemdziesiątka piątka. Która? No tamta, co tata fikołka. 65. No, no to dobra, 60. Do czwórkę mam. To są dopiero i zobaczymy, ile jest tego. Ja myślałem, że płyną to od razu mnie. Trzeba nowe kupić. Ale co nowe? Nowe hamulce? Nie, no ja myślałem, że to się kończy i to trzeba jakby nowe kupić. Aha, cały ten. No, nie, że Pompej. Tylko... Nie. To jest wieczne tak naprawdę. Wiesz. Nie ma płynu. To tutaj wybuch gazu był. Ściana się urwała. Patrzcie, tam plateką przykryte. Kuba, pomóż mi. Pomóż mi, chodź tu. No chodź, płyn weźmiesz. Odkręć płyn. No. No to lej. Ale tu nad samym, nisko, żeby nie wyleciało na ten. Dobrze, lej. Trochę głębiej, żeby nie ten. Dobra. Oskar! Zrób terror w mieście! No.
wtedy regulowałeś, nie? Później będziesz te serwisy nam Maciek robił. O, to jest właśnie smar. Nowa bajka, pokaż go. Najlepszy smar. Nie ma lepszego. Napisem. Nowa bajka. Nowa bajka. Ja kiedyś od tego, nowa bajka, dostałem w oku. Od czegoś jakiegoś. No ja ci frysłem. Teraz Tomek pompuj. I teraz zobacz, czy tu, patrz, powietrze wychodzi, zobacz. Zobacz, zapowietrzony był. Widzisz? Widzisz, jak powietrze schodzi? Musisz pompować, żeby wyszło powietrze. Tak? Tu weź napluj mi ten siedzenie przeczyń. Zobacz, zobacz jak powietrze, patrz, zobacz, patrz. Kuba, widzisz? No. Nie widzisz nic z twojego tu z góry bąbelki, no bąbelki są. Widzisz bąbelki? No widzę, widzę. Patrz, teraz na duszę i cały czas bąbelki się pojawiają. No. Zginęły dwie kamery. Chyba, że w plecaku zostały. Chyba, że. A niech Klaudia sprawdzi. Siema! Siema, byku! Uważaj, nie gazuj, bo wywalisz! Takie malutkie. Czyli mam hamulec zapowietrzony. W ogóle nie mógłbym zahamować, w ogóle tyłem zahamowałem. No, słyszałem, byś we mnie uderzył przy tym przejściu, tylny zblokowałeś. Albo co najgorsze, na Białym Boże. No, bo na Białym Boże. Tomek ma kurs na Biały Bór po dwie kamery. No ja pamiętam, że na pewno baterie ci dawał, bo to widziałem i niósł takie białe pudełko. To tam były tylko ładowarki, Tomek. Tak, tak, ale nie, bo ja wkładałem ten. No, a w tych plecakach co tu masz? Nasi tu byli. Patrzcie, offroadowcy się tu myli. Oskar, chodź zobacz! Tu chyba Tomek i Kuba kają i Kuba się myli. Zobacz, Tomek! No tak czułem! Widzisz, jakiego nosa mam? Inaczej nie ma hamowania u mnie. To nic nie daje. Dobra, teraz Tomek, tu samo się zapowietrzyło. Czekaj, gdzie ja ten kluczyk dałem? Oj, tu chyba nie. Nie wiem. Podkładamy na miejsce. A, dobra. Mam. Ale trzymaj to, Mel. No, ja no dobra. A patrz, hamulca nie masz. Kuba. Ale to taki jakby sprzęgło. Nie, to jest hamulec. I trzymaj. Dobra. Pompuj. Lepiej? Nic nie idzie. Ale jest miękki w ogóle, zobacz jak on to robi. Dobrze, spokojnie, zaraz będzie. Wiesz, oddawcy, co potrzebujesz? Kapturki. Kapturki? A gdzie swoje masz? Na Białym Boże. Zgubiłeś? Trzymasz? Tak. Teraz? Dużo powietrza poszło. Trochę twardszy? Trochę, ale to... Trzymaj. Są kamery. Są! Udało się. Maciuś kochany, ty też grzeczny jesteś. I co, znalazłeś się? Rzuciłeś luzem do plecaka mojego. No luzem. A to trzeba było mówić, że luzem, no, a nie w białym pojemniku. Ojej, ojej.
No. Co, jakby się nie znalazłem, byłaby aktualizacja sprzętu. Tomek, sponsor byłby 20. Miękka faja. Jak zabawką. O, da, de, to jest w ogóle. Może tu się wypięło. No, teraz działa. No, pociągnij. No. Dobra, teraz ten. No, pompuj. Trzymaj. Pompuj. O, chyba twardszy, czy mi się wydaje? Trochę. Ale to... Pompuj mocno, pompuj, pompuj. Fajnie tak latem, w krótkim rękawku na kładzie, w krótkich spodenkach. No, mam długie, ale pociągnięte. Z ekipą tak wyjechać to jest mega. Odszykuję ci go. Dobra, trzymaj. Pompuj. Nie, ale miękki jest. No miękki jest. I cały czas powiecie, że jakby gdzieś była nieszczelność wychodzi. Chcesz taki? Nie wiem. Czy chcesz z mamą elektrykiem jeździć? Co? Nie wiem, mogę mieć takiego. Możesz mieć? To coś wymyślę z nim. No. Kolejny projekt będzie. No. No. Bo pojawiają się znowu te. Kamil mówił, nie? Nie mam wycieku żadnego. Nie? Nie mam. Mu wyciekało, minie. No nie sposób zahamować takim. Nie, on powinien od początku brać. A to nie jest jakaś regulacja też tu? No to, nie, to jak nic, wyregulujesz, nic. To w ogóle będziesz miał tutaj klamkę, nie? Siema, byku, glowo, junakiem. No, dobra. Teraz? Cały czas jest nie. Trzymaj kamkę. A ja coś takie coś mam? Takie? Też. No, no. Oskar na koło daje. Co wylata?
Kręci się. Ty, majster! Ty, majster, co ty tam dobierasz? To ma być skuter dla mnie! Projekt! Jaki projekt? No to ma być skuter dla mnie! Jak się pastwi, wszystko zabierze. Ty musisz, jak trzymasz, to musisz tak mocno trzymać, żeby no uderzyło. Mocno, no mocno trzymam. A, tak, ale bardzo mocno. Pa. Co? To co lubisz, Oskar, będzie? Ściskaj kolanami. Jeszcze jeszcze raz mogę. Ściskaj kolanami. Ale słaby, nie, no kurde. Tu jest napisane, że przy wciśniętym pedale hamulca należy odkręcić delikatnie zawór i obserwować wyciekający płyn. A ty no nie obserwujesz, tylko zakręcasz zaraz. No tak. Od razu. Na ile mam obserwować, aż cały... No, no przecież powietrze znowu zassa. Co, jak bumper? Zdał egzamin? W coś walłeś, czy nie? Czy nie był potrzebny? Nie wiem, bo Tomek wjechał w Kubę, nie wiem, czy on wjechał. Tak, wjechał we mnie! Bumperem? Oponą. Oponą, aha. A w co ci zaiwanił? W oponę i tam też, tam. No, to może dlatego hamulec nie działa, bo mu zaiwanił w ten. No, to może dlatego hamulec nie działa. Płyn należy upuszczać do czasu, aż nie znikną w nim bąbelki powietrza, czyli tutaj raczej, nie? No tak, no ale tu od powietrza, że musisz zaraz zakręcić, bo ci powietrze najdzie. Daj, ja popompuję teraz. Coś jest nie tak. No, trochę mocniejszy. Trochę powyprzedzajcie, co? Tak, no dlatego ja wolę jechać gdzieś, no bo co na Jacesku powyprzedzasz? Przecież to jest trzy ulice. A tak sobie przez miasto przeskoczymy, ludzie popatrzą, zobaczą, że nie trzeba przed telewizorem siedzieć. No. No teraz, no. No teraz. Dzięki. No. Musisz mocno pompować. No pompuję, no dłużej, przecież. Daj ja. Mówię do Oskara, żeby terror w mieście zrobił. Gogle se poprał, bo krzywo ci patrzą. Oskar już zrobił terror. Tomek też robi terror. Dajcie założyć. O ty, jak mu ty ruszył ten wydech. W końcu odkręcił na maksa na luzie. Tyka. Zrypały się hamulce. Bleku nie może jeździć. No trzymam na maksa. Tu mnie dzwonił i mówi, ty no widziałem, tam oglądałem. Mówi, Jarosowi się sprzęgło kończy, Oskarowi się sprzęgło kończy, ale minionkowi od czego się sprzęgło kończy, od tego pyrkania? Mówi, wszyscy.
wszyscy będziecie mieli na nowych sprzęgłach, ale mój od czego się kończy to sprzęgło. No teraz. Lepiej? Poczekałem dłużej, ale to mówię, no. Na tym samym, to znaczy no tu na końcu już jest jakiś opór, ale... Na końcu, ale to tak to tak, było, tylko, nie? Może tą końcówkę, no. Nie no, on nie pluje powietrzem, normalnie wylatuje. No. A ty nie masz czegoś takiego jak ja, jak Tomek w CBR-ze gdzieś centralne odpowietrzenie jeszcze jest? Bo on, pamiętasz co my myśleliśmy, że to jest kalamitka. Ale to nie działa, bo mówił ten. Ale to nie jest kalamitka, tylko odpowietrzenie. Nie, nie ma. O Jezu, Klaudia. Dobra, chowamy. Tak, Kotuś? No to zakręcaj. No już się zbieramy. No niestety dobra, nie udało się odpowietrzyć. No ba. No, dobrze mówisz. Zobaczyłeś? Nierówno klocki źle, nie? Aha. Od zewnętrznej jest prawie cały klocek, a tu prawie nie ma w ogóle okładki. No właśnie, nie? Ja tak zauważyłem. No. Dla ci się bardzo dobrać. No, czyli co, do roboty mam to. No zdejmiesz jutro koło i zobaczysz. No, to obydwa, bo mam klocki, to... No. Widziałem, wymiana. Bo przekładałem je stąd. Tak. No, wymiana klocków jutro. Bo to może wina w nacisku, nie? Tak, ja właśnie tam zauważyłem, no, że jest nierówno. Jeden klocek był mocno starty, drugi... No, tak, no to taka historia. Kuba, nie zapomnij o kasku, bo ja ci kasku wynosić nie będę. Buty ci wyniosę. Dobra, jutro wymieniam klocki i zobaczę te zaciski. Nara, jos.